bo tak się zwie, bo tak się zwie, bo tak się zwie, bo tak się zwie, a nie, to znaczy nie! Cześć, SpongeBob! Pomożesz mi zanieść zakupy? Sam se zanieś, śluzico! Hejka, SpongeBob! Posmarowałbyś kumplowi plecy kremem? Nie dość się zjarałeś? Nasmaruj się masłem czosnkowym! Masłem? Heu! Witaj, babciu! Cześć, wnuczku! Mam szorstką stronę, wiesz? Tak, jak miło, skarbie. A pomożesz babci przejść na drugą stronę? Sorka, babcia! Sama się przeprowadź na drugą stronę! Miłego dnia, babciu! Znowu jest i pewnie chce, żebym pobawił się z nim w jakieś durnoctwa. Albo będzie tu stał, gapił się cały dzień i tak stał tu do wieczora, co? Nic z tego, zgrzybielcu! Nie bawiłbym się z tobą, choćby za całą kasę kraba. No nie wiesz, jak długo czekałem, by usłyszeć te słowa. Czołem, SpongeBob! Zaczynamy nasze gry i zabawy? Bardzo chętnie! Cię spławię! Mój ulubiony kumplu! Spływaj mi stąd, bo nieładnie pachniesz. No, Patryku, bawimy się czy nie? Sam nie wiem. Dziwne. Ciekawe, co się stało Patrykowi. Nie pamiętasz? Kazaliśmy różowemu spadać. Tak się składa, że udało mi się obrazić już wszystkich twoich znajomych, więc nie został ci już ani jeden kolega, panie cieniasto porty, kanciasto mózgi. O nie! Patryku! Patryku! Patryku, Patryku, Patryku! Tak? Mogę w czymś pomóc? Tak, bardzo, Patryku. Pomóż mi usunąć z grzbietu tę szorstką stronę. Pomożesz mi, prawda, stary? Nie, nie wiem. Jesteśmy starzy? Wiesz przecież, że nadal się nie... Nie chcę kolegować się z takim zapuchniętym ćwierćmózgiem jak ty. Nie wiem, w co wierzyć. Znowu to zrobiłem. Sandy, błagam, pomóż. Gacuś zakupił mi szorstką stronę, żebym umiał się stawiać. Ej, wiewióra, tylko że... To jakaś masakra. Cicho siedź. Nie mogę wytrzymać, jakbym miał... wirusa. Bła. Zaczekaj. Powiedziałam, a na co ci to w ogóle było do szczęścia potrzebne? No bo nie umiałem powiedzieć nie! Nikomu odmówić! Myślałem, że ta szorstka strona wzbogaci mi osobowość. Coś, ty SpongeBob! Nie możesz robić nic wbrew, trzeba być sobą, a ty jesteś fajnym sobą. A pędź ty na szaf! O rajciu! Trzeba cię z tego szybko wyleczyć. Odwróć się i chwyć coś ciężkiego. Nie ruszaj się. Nie, mam bać się wiewiórki? Zaszczypię cię bardziej niż ukąszenie wiadra z parzącymi meduzami. Ej, co ty wyrabiasz, gryzoniu zafutrzony? I z główki. Dziękuję, Sandy. I tobie, Patryku. Nie ma za co. Najwyższa pora pozbyć się tej wścieklizny. Zwrot do nadawcy. Żegnaj, szorstka strono. Babcia, muszę przeprosić babcię. Babciu. Halo. Babciu, przepraszam za swoje zachowanie. Co powiesz na przyjacielską pogawędkę o przebaczaniu zapijaną twoim słynnym kakałkiem? Och, wnuczku, bardzo chętnie napiję się z tobą, o ile... Sam przyrządzisz to kakałko, nie mam czasu! Bolało będzie tylko przez chwilkę. Jak ci się podobają? Mau, mau, mau. Wypróbujmy je. No chodź.
Chodź, chodź do tatusia. O, powolutku. Mój maluszek dorasta. O tak, dobrze. Dobrze widzicie, obczajcie to. Ślimak z nogami, a co? Gacusiu! Ej, pilnuj pan tego dzikusa! Przepraszam, trochę się mały rozszalał z tymi nogami. Naśle na ciebie adwokatu! Bardzo szybko, bardzo, bardzo! Ślimaku, Gacusiu, tak nie wolno robić. O, zawsze mnie rozbroisz. A tak. Chyba trochę w ramionach ci za wąsko. Oj, niechcący dałem ci dwie lewe ręce. Super! Zrób im, Gacusiu, jazdę próbną. Może trzeba je czymś zachęcić. Dobrze, tak! Udaje ci się, tak! Jeszcze troszkę, tak! Tak, dobrze! Bardzo dobrze! Tak, tak, dobrze! Też czy... Troszeczkę! Ruchaj nimi! Nozdrza słodkiego Neptuna. Co tutaj się wyrabia? SpongeBob, zachowujesz się jak mięczak, a ten ślimak jak twój właściciel. Nie grzeczny, smakuj! SpongeBob, co ty... Przestań, ocknij się, no już! Panie krab... Czyś ty do reszty rozum postradał? Ślimaki nie mogą mieć nóg ani rąk. O, ale Gacuś tak się cieszy z ich posiadania. Co ty powiesz? Ja zaraz przetnę to szaleństwo. Przepraszam, szefie, że zapomniałem, kim jestem. Spoko, już jest dobrze. Gacusiu, przepraszam, że chciałem cię zmienić. Patryku, wybacz, że jeszcze ci nie oddałem cylindra. O, a te małe nie mogą się marnować. Dodatkowa para rąk się przyda. Dobra, dobra, dość już na dziś SpongeBobowania, młody. Musisz mi nadrobić pewne zaległości. Ach, jak to dobrze, że wszystko wróciło do normy, prawda, tygrysie? Tak, wszystko po staremu. O, przepraszam. Witaj, robaczku! U nas pod tłustym krabem to jest raj dla zwierząt! Baw się dobrze i nie zapomnij zamówić jedzenia! Oj, oj, to może ja zamówię za ciebie!
Słuchaj, Dora, może byś nam sprzedał burgera na wynos? Nic z tego. Obsługujemy tylko zwierzęta. Niech pan idzie tam naprzeciwko. Ale ja nie chcę jeść. Pomyj. Kubeł, pomyj. Specjalność zakładu. Cieszę się, że moje zwierzaki dobrze jedzą, ale ja też jestem głodny. Chciałbym być zwierzęciem. Jadłbym też z podłogi. Przecież i tak jest z podłogi. Tak, ale ja chcę jeść z podłogi kraboburgery. Ten różowy w sumie nie głupio gada, wiecie? Gdybyśmy się przebrali za zwierzęta, to by zmyliło kraba i by nas obsłużyli. No jasne. Chcecie sobie zrobić kostiumy? Mam tu kącik rękodzieła. Kącik rękodzielniczy. Widzieliście gdzieś klej? Oto idealna okazja, żeby zakraść się pod tłustego kraba w ciele mojego spota. Ej, co się dzieje? Czekaj, spot! Przestań mnie trawić, no weź! Co ty, spot? Neptunie. Witaj, mój bracie długouchy. Czy mógłbyś, proszę, rozważyć ewentualność podzielenia się? To ja już pójdę. Mówił, że ludzie i zwierzęta nie mogą jadać razem. Właśnie. To co pan teraz tu robi? To przez pana całe to zamieszanie. Przez niego. Chciałem zjeść kraboburgera, jak każdy czasem, nie? A najważniejsze to, że czegoś się dziś nauczył. Zwierzęta i ludzie zdecydowanie powinni konsumować obok siebie. Tak. Kolejka kraboburgerów dla wszystkich. Na koszt klientów. Red, proszę pana, ma pan tu dziś taki tłok, że nigdy takiego nie widziałem. No jak nie, jak tak? Nie słuchałeś piosenki? Wiesz, to człowiek też. Skoro liczą się tak jak ludzie, to stanowią zagrożenie pożarowe. Jestem strażakiem Junakiem, a ten tłum to przekroczenie norm bezpieczeństwa. Zamykam to! Wszyscy wynocha! Co? Błagam, nie! Nie, no beznadziejnie znowu. Wracajcie! Czekajcie! A moje dochody! Patryku, miałeś świetny pomysł. To moja specjalność. Świetne pomysły? Nie. Noszenie imienia Patryk. Powinniśmy najpierw rozciągnąć mięśnie. Świetny pomysł. A to moja specjalność. Świetne pomysły? Nie. Ćwiczenia rozciągające. 138, 139. Panowie. Strzałka. Zauważyłem właśnie, jaką macie piękną piłkę.
Myśli pan? Tak, i bardzo chciałbym się jej przyjrzeć. Nie mamy nic naprzeciwko. Byle się pan streszczał, bo właśnie mieliśmy zacząć sobie meczyk. Jeden drobny momencik. Nie sądziłem, że jest aż taka ciężka i błyszcząca. Skąd ją znaleźliśmy ją na polach meduzowych. Serio? A co tam robiła? Krztusiła małżonka. Rozumiem. Co byście panowie powiedzieli na niewielką fortunę w zamian za tę piłkę? Co to znaczy niewielką fortunę? Wow! Jak myślisz, ile jeszcze przyjedzie ciężarówek? Nie wiem, ale zrobiłem się jakiś głodny. Spikniemy się później, dobra? No, to chyba ostatnia. Co ostatnie? O, czołem, Patryku. Hej, wymyśliłeś już, co zrobisz z tą wielką stertą sałaty? Tak. Tak. Jadę z SpongeBoba. Czy jest pan na liście gości? Nie sądzę. Zazwyczaj to ja. W takim razie nie mogę pana wpuścić i żegnam pana. Żegnam. Rozwiązał ci się but. Rzeczywiście. Dziękuję panu. I wtedy zapytał, czy chcemy sobie kupić lody. Lody, pamiętasz to? Tak, cudowne wspomnienia. Chłopaki, nie widzieliście gdzieś SpongeBoba? Ten koleś do nas gada. Nie ruszaj się, nie oddychaj. Może odejdzie. SpongeBob! SpongeBob! Weź się i uważaj. Mogę cię kupić i sprzedać. I powiedziałem, jasne, a proszę bardzo, i tak mam za dużo włosów. SpongeBob! SpongeBob! Moje imię, nie nadużywaj go. SpongeBob, muszę powiedzieć ci coś dosyć ważnego. Pełno tu u ciebie obcych ludzi. Nie, Patryku, to nie obcy. To 498 moich najbliższych przyjaciół. Dobrze mówię? Mam rację! Czy ty to słyszysz? To jest dźwięk miłości. SpongeBob, jeśli będziesz dalej tak wyrzucał pieniądze, nic ci nie zostanie i oni... Przepraszam, czy ten facet pana niepokoi? SpongeBob! O czym to ja mówiłem? Ale... Nie chcemy kłopotów, musimy się pożegnać. Stary, jak się tam wczesałeś? Odpowiedziałem mu, że nieprawda. Lubię makaron z serem, przeszkadza mi. Przepraszam za to, szefie. Nie powtórzy się. Trudno. Po prostu zazdrości mi luksusowego życia. No, a no właśnie. Mogę prosić? Oczywiście. Staram się nie zapominać. No, przecież mam je w drugiej kieszeni. Kochani, przepraszam was na jedną sekundkę. Moi drodzy, mam nadzieję, że nie zepsuję wam przyjęcia, ale właśnie sprawdziłem i okazuje się, że nie mam już kasy. Nie spóźnij mi się, chłopcze, jutro do roboty. Jutro z samego rana będę w tej sali prowadził zajęcia grupowe. Stawię się. Brawo, młody. A z tobą to ja sobie zacznę wcześniej. Pokaż, jak chrupotasz. Jedyne, co masz przyjmować do organizmu młody, to woda. Co ci mówiłem? Woda to jest życie. Pokażę ci chrupotanie. Spoko, tak się zginam, kiedy się śmieję. Tylko, że teraz padnę na plecki. A czy umiesz bez śmiechu? Co ci będę oczy mydlił? Raczej wątpię.
No, ważne, że ćwiczysz. Tak trzymać i co najważniejsze? Woda to jest życie. Dobra. Papierki się same nie przerzucą. Darmocha! Musi mi pan to robić na oczach. Tak, a tak muszę. Ponieważ jestem ci bardzo wdzięczny. To doświadczenie odmieniło moje życie. Cienias! Niezły bebek, stary. Bebek? Bebek! Larry! Jedy, Larry, ale się normalnie zapuściłeś. Przez papierkową robotę nie mam czasu chrupotać brzuszków. Ostatnio pakuję tylko kartki do szuflady. Ale ja jeszcze wrócę do formy, zobaczysz. Oczywiście, wierzę w ciebie. Młody, powiedz szczerze, wyhodowałem bebech, myślisz? O, nie, no coś ty, nie żartuj nawet. To nie jest żaden bebech. Widzimy się na zajęciach. Chyba. O, darmowa zupa! Słone, kucharz się zakochał. Sauna. Cześć, Larry! Dzięki za tę darmową parę. Hehe, cienias. Po co się męczyć? Kogo ja chcę oszukać? Wołałeś mnie, trenerze? Słuchaj, teraz to ty jesteś tutaj samcem alfa, a ja jestem tylko cieniem dawnego siebie. Chyba rozumiem, Larry. Mogę wrócić pod tłustego krabu. Przejmiesz ten interes. Masz talent do przywództwa. Ty powinieneś tu rządzić, a ja będę sobie siedział, odtłuszczał się powoli za biurkiem, aż w końcu zejdę. Super, dzięki. Ze mną też nie jest za dobrze. Za wielki jestem, nie mieszczę się w kuchni i to mnie martwi. Podejdź, młody, pójdź w me ramiona. Chcesz się przytulać? Nie ubierajmy tego w słowa. Taki nasz żywot marny. Marność nad marnościami, taki to żywo. Ojej, co się stało? Stary, za bardzo się nawodniłeś. To nie były muskuły, tylko zwykła opuchlizna. A ty tak mocno mnie przytuliłeś, że cała woda ze mnie wypłynęła. Nie tuliłem. Da, tuliłeś, da, 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 da. Ej, słuchaj, śmianie się na wznak, tego mi było trzeba. Niezłym jesteś też kołczem. O rany, ten twój śmieszek naprawdę nieźle mnie wnerwia. No to mamy. Dawaj, Gacuś, mów do mnie. Raz, raz. Próba mikrofonu. A, tak jest dobrze. Siemanko, tatulku. O, Gacusiu, wreszcie wyrażasz najskrytsze myśli w języku dla mnie zrozumiałym. Mam pytań bez liku. Strzelaj, tatulku. Jakie masz marzenie? Zazwyczaj marzy mi się, żeby latać. O, jak słodko. I z góry pluć jęzorem ognia, niech wróg mój spłonie. No, jak marzyć, to porządnie, nie? Serwus, chyba ci się dzwonek zepsuł. Czego tu szukasz? A nie chciałbyś zamienić słowa z sąsiadem? Czy mam ochotę gadać z tobą? Nie, nie ze mną, z Gacusiem. Powariowali, on przecież nie mówi, to ślimak. No. Witam serdecznie pana wielką zrzędę. Kupiłem Gacusiowi obrożę, tłumaczkę, szczepionkę. Zachciało ci się rozmawiać z nim? Jednak to by nie chciał. To było do niego. O, jakie tapety, jakie dywany. Wygląda na to, że Gacuś ma wysublimowany gust wnętrzarski. Naprawdę? Wobec tego chętnie oprowadzę go po włościach. Ej, ja też chcę!
A tutaj trzymam kolekcję moich największych arcydzieł. Ukrywam ją przed oczami ignorantów i drobnomieszczan. Sztuka naiwna, wczesny głowonóg. Prymitywna dość, moim zdaniem. To zobacz! O, strasznie kiczowate. Zaraz, zaraz, jak to? Spoko, jakby co wszystko zapisuje. Czy czujesz już pełnię samoświadomości? Oglądasz te bzdury? Tak, a co w tym złego? Ależ nic, nic, spokojnie. Tylko mózgu lepiej nie mieć. Chodźmy, tatulku, bo jeszcze udzieli nam się to bezguście. O kurcze, naprawdę musicie? Nie martw się, Skalmar, niedługo wpadniemy. No i zobaczymy, czy SpongeBob jutro będzie się cieszył, że cię rozumie. Tak, głupie grabie, zostawcie mnie! Halo, tatulku! Nie. Halo, tatulku! Mam niewygodne łóżeczko. Już, tygrysku. Proszę, śpi u mnie. No. Tatulku, za gorąco mi jest. No dobrze. Nadal strasznie tu duszno. Czy teraz ci lepiej? Widok jest ładniejszy, ulicę stąd. Dobra. Na tym zajedziemy dalej. Pchaj. Jeszcze kawałeczek. Dobrze. Masz rację, wiesz? Tutaj widok jest bardzo piękny. Gacek? Gacuś! Mój domek! Hurra, znów jesteśmy sąsiadami! Złaź ze mnie! Nie dosłyszałbym, możesz powtórzyć? Kazałem ci złazić, mis... Całodobowy park dla zwierzaków. Nakrycie głowy i laska. Ależ naturalnie. Życzę udanego wieczoru. Hopcza, razmata, to jest blitz, rinka, du. O, nie. Przystawki. O, rajciu, papu! Mniam. Przyniosłem też mleko i ciastka. Mogę spróbować ciasteczko? Mogę! Patryku, z pewnością wolisz tetracini, które zamawiają dorośli, prawda? Tak, oczywiście, Skalmar. Jestem zadziwiony, że serwują tu takie prostackie ciastka. Właśnie. Muzeum. A oto mój ulubiony obiekt. Przepiękny posąg z epoki przedrafowej. Nuda! Nuda? Nie, powiedziałem uda. Ta cienka fuga jest pięknym tłem dla tutejszej kolekcji sztuki. Tak, pewnie i masz rację. Da! SpongeBob, natychmiast złaź stamtąd! Wow! Super! Loża! To znaczy, cóż za dojrzały dobór miejsc. Zdecydowanie doroślejszy niż ten nicpoń gąbka, którego imienia nie wspomnę, wybrałby. Z pewnością. Przyznaję, doskonały występ. O tak, dobrze, że mamy takie świetne miejsca.
to jest? Jaka piękna! Był raz sobie pan z Nantucket. Przepraszam, pomyłka. Och nie, już nie mów, że to koniec. Choć mokro od łez, chcę cię wielbić po kres. Okropne. Och, spójrz, jak serce moje płonie. Bije mocno jak dzwon i z buluka. Ten świat był nasz i chcę go chronić, więc komplem mi bądź co dnia. Jak się jeżowiec ma spokojnie wyspać, jak zalewa go grad słonych łez? Zmywam się stąd. Przepraszam, muszę przejść. Ej, no uważaj, dobra? Ej, Pańciu, jak się stąd wychodzi? Ze sceny schodzi się tamtędy. Dzięki, laska, fajna czapka. SpongeBob. Cześć, jak się masz? A co to ma znaczyć? Posłuchałem rady i stałem się normalny. Jestem normalny. Normalny, tak? Tak. Mam w to uwierzyć. Tak? Nieważne. Na pewno i tak zaraz powiesz coś głupiego. Piękną dziś mamy pogodę. Tak, rzeczywiście. Dobra, to na razie. Tak, to na razie. SpongeBob, co tak tu se siedzisz? Trzeba smażyć burgery! Tak, szefie, wszystko jest normalnie. Zamówienie, jeden kraboburger. Więc to tak się dziś robi. Zrobisz więcej? O raju, zapachniało gotówką! Ciekawe, co naszła SpongeBoba. A co to niby takiego? Czy to jest dom? Cześć, jak się masz? Proszę bardzo. O, to ta godzina. Od jakiegoś już czasu chcę ci to powiedzieć. Bardzo podoba mi się ostatnio twoje zachowanie. A wiesz, Skalmar, muszę przyznać, że pozbyłem się kanciastej osobowości i reszta sama się układa. Jestem już całkiem normalny. Paskudztwo! Nie wydam tu już nigdy ani grosza! Nigdy? Chodźmy stąd! Te kraboburgery nie są warte złamanego centa! Stać! No dokąd idziecie? SpongeBob! Co ty robisz, chłopcze? Jak klienci mają to jeść? Przez ciebie wszyscy stąd spływają! Ja, spływajmy stąd! Może tuż się skończy? Nic nie rozumiesz! Kraboburgerów nie da się robić w drukarce! Przestałeś wkładać w to serce! Wracaj mi do poprzedniej metody i skończ z wygłupami! Dla pana wygłupy, dla mnie normalność. Więc jeśli nie zaczniesz znów robić burgerów tak, jak to tylko ty potrafisz, nie chcę cię tu widzieć! Może sprawy zaszły trochę za daleko? Nie martw się, SpongeBob, potrafiłeś znormalnieć, to możesz też zdziwaczeć. Co nieco trzeba ci w mózgu przestawić i poddociskać. Teraz skup się i docisk! No trudno, chyba muszę jednak udać się do specjalisty. Co się dzieje? Ostateczna transformacja!
Co się stało? Skąd mam wiedzieć? Chyba już zawsze będę normalny. Skalmar, szukam SpongeBoba. Cześć. Jak się masz? SpongeBob! Znów jesteś kanciasty! Jej! Wygląd Skalmara tak mnie przestraszył, że odzyskałem dawny kształt. Dzięki, stary. Życie mi ratujesz. Piękną dziś mamy pogodę. Rzeczywiście piękną. Cudowną! Rety, jakież to prześliczne. Serdecznie zapraszamy na najbardziej on-air wydarzenie bieżącego sezonu. Otwarcie galerii Dyfteryi. O, słyszałem o niej. Najprężniejszej placówki wystawienniczej w Bikini Dolnym. Ten dokument jest wejściówką dla Skalmara Obłynosa. Skalmara Obłynosa? Plus zeden. Nie, to plus jeden. A co pan wreszcie robi, Wynocha? To nie plus jeden, tylko plus jeden. Plus jeden, no tak, jasne, plus jeden, pewnie, tak, tak. A co to znaczy? No, kiedy zapraszają pana na imprezkę, czasem piszą plus jeden. To znaczy, że może pan przyjść z osobą towarzyszącą. Czy trzeba to zrobić? Nie, może pan też iść sam. Ale stanie się pan z pewnością pośmiewiskiem. Ludzie pomyślą, że nie ma pan przyjaciół. Co? A czy ja mam przedzwonić do pańskiego zwierzchnika i donieść, że pan się obijasz? Znajdź sobie osobę towarzyszącą, która będzie plus jeden. W sensie na przykład mnie. Kocham wernisaże. Nie, ciebie na pewno nie. Przestań się oszukiwać. Po prostu nie jest ci to pisane. Ta stara puszka nawet by się ze mną nie zakumplowała. Zakumpluje się. Kto mówi? To ja, SpongeBob. Odżywka białkowa. SpongeBob! Tak, słucham badawczo. Muszę spytać cię o coś bardzo ważnego. Trzy razy nie dam ci się prosić. Przekaż Laremu, że chcę z nim pogadać. A, no dobra. Strzała, Skalmar. O czym chciałeś ze mną gadać? Cóż, nie tak łatwo mi to ubrać w słowa, ale... O, dobrze znam ten problem. Naprawdę? Jasne. I nic tak nie rozciąga splątanych myśli, jak przejażdżka skuterem wodnym. Jechałeś kiedyś, Skalmar, takim cackiem? Nie, skutery są dla mnie zbyt takie sportowe. A wiesz, że żyje się tylko raz? I tak się składa, że akurat mam tutaj zapasowy kask. A, co mi tam? Jesteś spoko, Ludwiku. Raczej Lary. Jak tam chcesz. Mam pytanie, czy poszedłbyś ze mną dzisiaj wieczorem na wernisaż? Wernisaże to zupełnie nie jest moja bajka, ale dla ciebie wszystko. Muszę tylko szybko skoczyć na chatę i chlapnąć białkowego szejka. Co? Po co ci chlapać to świństwo? Dla mnie to nie świństwo. Białkowy szejk nieraz uratował mi życie. Noż proszę cię, toż to trucizna. Nie chcesz chyba być jednym z tych napakowanych mięśniaków, którzy pod czachą mają jeden wielki dziurawy pustostan. Uwielbiam białkowe szejki i to ja mam największe muskuły we wszechświecie. Bzdęk, bzdęk, bzdęk. Dajcie mi się napić białkowego szejka. To znaczy... Ale wieczorem idziemy razem! O siódmej? No i znowu zostaliśmy sami. Czego ty się szukasz? Bawię się w dzikie węże. Chciałbyś też? Nie. Łapiesz za jeden koniec sznura i ciągniesz za sobą tak, jakby śledził cię wąż morski. Chcesz spróbować? Wydostań mnie z tej dziury! Spoksik. Dzięki! Dla przyjaciela wszystko. Przyjaciela? Czy będzie
będziesz moim plus jednym? Galeria Tyfteria. No chodź, SpongeBob. Witamy Skalmara Obłynosa i jeden z jego chyba najdziwniejszych dotąd performance'ów, albo najżałośniejszy przykład nieradzenia sobie z samotnością, jakie dane mi było w życiu komentować. Coś mi jednak podpowiada, że to zdecydowanie to drugie. Ale kto by się tam tym przejmował? Dla mnie ty jesteś moim plus jednym. Oh. Prawie południe i ani śladu SpongeBoba. Niemal żałuję, że wyjeżdżam. Dzień na opak. SpongeBob, co ty? Witaj, Skalmar. Oj, znaczy... Żegnaj, Skalmar. Ten dzień na opak jest... okropny. Powiem ci, co jest okropne, mieć takich sąsiadów. Jesteś najgorszym sąsiadem na świecie. Rety, to najmilsza rzecz, jaką mi kiedykolwiek powiedziałeś. Jeśli agentka nieruchomości to zobaczy, nigdy nie sprzedam domu. Czyż to nie piękne? Zwłaszcza w dzień na opak. Zjeżdżaj z drogi, SpongeBob. Nic nie rozumiem. Ja rozwaliłem mój dom, czyli robiłem remont. Teraz Skalmar u mnie sprząta, czyli tak naprawdę rozwala. Ale odwrotnością czystości jest brud, czyli brudne to czyste. To znaczy, że Skalmar naprawdę bałagani. Ale to ja zwykle bałaganie, czyli Skalmar jest swoją odwrotnością, znaczy SpongeBobem. Aha! Teraz już wszystko rozumiem. Muszę być SpongeBobem na opak. Będąc... Skalmarem. Ej! Nie może być dwóch Skalmarów? Ta! Nieruchomości. O, mamo! Ten dom na żywo jest piękniejszy niż myślałam. Witam, pan... Panie Skalmar? Tak, proszę wejść. Zabawne. Myślałam, że będzie pan wyższy. Często to słyszę. Jeśli chce go pan szybko sprzedać, musi mi pan opowiedzieć o zaletach swojego domu. O zaletach domu, ale na opak. Z rozkoszą. Podłoga skrzypi, z dachu cieknie. Jest straszny przeciąg. A... wcześniej pan o tym nie wspominał. Zaraz, nie skończyłem. Zimy są ciężkie, latem jest... jest ukrop, na podwórku mieszka wielki mięsożerny krab. Chce pani zobaczyć resztę domu? Wie pan, nie jestem pewna, czy to konieczne. Nonsens, nie mogę pani tak puścić. Proszę iść za mną. A to najgorszy pokój w domu. Mój salon. Ojej, ten obraz jest bardzo piękny. Dzięki! A to kto? Z przyjemnością przedstawiam pani pana Skalmara. To panów jest dwóch? Jestem Skalmarem, on jest Skalmarem. Jesteśmy Skalmarami. Zrobione. Przynajmniej SpongeBob się ucieszył. Nieruchomości. Nie! Dobrze, naprawdę nie chcę już tego słuchać. Okej. Naprawdę to już mi wystarczy. Dzięki. Świetnie panią rozumiem. Stop! Odsuń się od niej! Bardzo panią przepraszam. Mam nadzieję, że te baranie łby nic złego pani nie zrobiły, co? A kim pan jest? Przecież jestem Skalmar. Myśli pan, że jestem całkiem głupia? To jest Skalmar, to też Skalmar i pan jest Skalmar? Jestem Skalmar! Czy powinnam poznać jeszcze jakichś Skalmarów? Miau. Wynoszę się stąd. Błagam panią, co będzie z domem? Nie sprzedałabym go nawet, gdybyś był ostatnim Skalmarem na świecie! Błagam! Nie! Odchodź! Nie! Proszę sprzedać mój dom! Nie sprzedam!
Nie chcę tu zostawać! Kiepski ten dzień na opak, Skalmar! Nie znosimy cię! Zaraz wam pokażę, jak ja was nie... znoszę! Patryk, nie myślisz czasem, że Skalmar lubi nas za bardzo? Macie swój dzień na opak!